się, kochanie, już ranek prawie. Teraz niezłomnie nam trzeba iść. Bardzo mi przykro, że kawy nie podadzą, ale już bliżej niż dalej nam. Zbudź się, kochanie, na ranny pacierz. Znów poprosimy o cichy kąt. O dom w miłości. Przecież wierzysz w każdy dzień. Ja w ciebie wierzę i w to, że jeszcze kiedyś łódź wyczekana uderzy o brzeg. Dajcie mi wreszcie do domu mego klucze. Bardzo mi zimno, gdy stoję u drzwi, a one zamknięte są. Dajcie mi wreszcie przez moje wyjrzeć okno, kiedy czekany przychodzi ktoś. Pobudka na ranny pacierz.
Piosenka, która po raz pierwszy pojawiła się w spektaklu Teatru Piosenki Młyn, Miłość pomiędzy wierszami, premiera w marcu roku 2008. Teraz w wersji płytowej nabrała nowego blasku i jestem przekonany, że spokojnie mogłaby startować w konkursie Eurowizji. Witam wszystkich słuchaczy Radia RTM Staszic. 282. wydanie audycji radia, naszego radia, zawiera tylko dwa tematy. Noc muzeów i konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej śpiewający słowik. Noc muzeów, wydarzenie ogólnopolskie. W tym wydarzeniu również nasze Muzeum Regionalne imienia Stanisława Staszica brało udział, a o tym wszystkim opowiedzą nam nasi reporterzy Karol Sztuk i debiutujący na antenie Sebastian Jakubowski. Następnie powrócimy do 17 eliminacji powiatowych wojewódzkiego konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej śpiewający słowik. Kolejne piosenki, kolejni wykonawcy i również wspaniałe interpretacje, których nie powstydziłyby się również kanały muzyczne wielu telewizji, które mogłyby pozazdrościć poziomu wykonawcom tych eliminacji. Tak więc w imieniu naszych reporterów zapraszam na Noc Muzeów. Witamy słuchacze Radia RTM Staszic. Tak jak w całej Polsce 16 maja, jak i u nas w Hrubieszowie, organizowana jest impreza kulturalna w bardzo prestiżowym miejscu, jakim jest Dworek di Chateau. Noc Muzeum. W czasie tego wydarzenia będziemy mogli odkryć tajemnice, jakie kryje nasz region i doświadczyć odczuć związanych z naszą historią. Serdecznie zapraszamy. Znajdujemy się pod Dworkiem di Chateau, gdzie możemy obserwować przygotowane atrakcje dla najmłodszych. Zaraz wejdziemy do środka, podziwiać wystawy, ale zanim zapytamy zwiedzających, jak im się tu podoba, na co się nastawiają. Chodźmy. Znajdujemy się w muzeum, gdzie będziemy zwiedzać poszczególne sektory. I już oglądamy pierwszą wystawę, na której widzimy odtworzone groby gotów, odnalezione na pobliskich ziemiach. Same groby są bardzo zadziwiające. Niektóre postacie są pochowane bez głów, z różnymi darami, co bardzo zastanawiające. Niektóre osoby są pochowane ze zwierzętami. Później dopytamy kustoszy, jakie to miało znaczenie dla gotów. Wszystkie obrazy i rekonstrukcje są sporządzone przez pana Mirosława Kuźmę. Tak, przechodzimy do następnej wystawy. Już schodzimy do sławnych podziemi chrobieszowskich, które już obrosły wielką legendę. Na razie będziemy podziwiali tylko fragment znajdujący się pod Dworkiem di Chateau, naszym lokalnym. I już widzimy wystawę starej apteki chrobieszowskiej, znajdującej się w tym dworku od ponad 100 lat. Widzimy poszczególnie najróżniejsze medykamenty, narzędzia chirurgiczne, a nawet wagi zielarskie oraz przebranie babki zielarki. Co jeszcze ciekawego, możemy zobaczyć drzewo genealogiczne rodziny di Chateau i podziwiać fragment podziemi. Czekamy z niecierpliwością, kiedy podziemia będą udostępnione w całości. I od razu ze starej apteki przenosimy się do auli wielkich chrobieszowian. Wita nas pomnik profesora Wiktora Zina, a dalej mamy kolejno najsławniejszych chrobieszowian, w tym Abrahama Sterna, wynalazcy konstrukcji najróżniejszych, ponoć też pierwszej maszyny liczącej. Postaci jest bardzo dużo. Możemy nawet przypuszczać, że możemy z nimi porozmawiać, bo pod każdym obrazem znajduje się krótka nota biograficzna. Nawet Bolesław Prus tutaj się znalazł. I przenosimy się od razu do dworu magnackiego, szlacheckiego, aczkolwiek późnego. Kolejno z lewej podziwiamy gramofon. Prawdziwy, oszałamiający. Dalej mamy biblioteczkę i podziwiamy malunki. Bardzo intrygujące są obrazy z tamtej epoki i oczywiście cały wystrój, który nadaje odpowiedni
starodawnej atmosfery przenosimy się do kolejnej sali obok, gdzie mamy wystawę obrazów. Większość jest Pawła Gajewskiego. Mamy martwą naturę, portrety, naprawdę ogrom sztuki dla każdego. Omijamy również stare meble, które po prostu przenoszą nas w tamtą epokę. Kończymy już oglądać wystawę naszego rodzimego malarza ziemi chrubieszowskiej, jak wspominaliśmy, Pawła Gajewskiego z początku wieku, i od razu przenosimy się szybkim krokiem do następnej wystawy. Po kilku krokach przenosimy się z dworku do prawie skansenu. Rozglądając się po izbie chłopskiej, od razu poraża ilość nagromadzonych zabytków. Mamy od naczyń, takich glinianych na pewno, nie na codzienne obiady, do prostych, pospolitych. Mamy tu najróżniejsze starodawne urządzenia, żelazka, nawet dostrzegamy instrumenty, prawdopodobnie robione przez amatorów, zabawki najróżniejsze, plecionki, sierpy, najróżniejsze przybory potrzebne w domu i w polu przeciętnego mieszkańca tamtej epoki i ziem chrubieszowskich. Widzimy nawet krosno i odwiedzamy teraz lnianą garderobę z tamtej epoki i od razu rzuca się w oczy strój ludowy ziemi chrubieszowskiej, męski i damski. Dostrzegamy subtelne różnice między tymi, w których występuje nasz zespół pieśni i tańca ziemi chrubieszowskiej. Cała wystawa, mamy skrzynie na ubrania, same stroje olśniewają bogactwem kolorów, wzorów i wszelkich ozdób. Mamy również najróżniejsze przybory. Mamy tu kołowrotki, szczotki do lnu i naprawdę ogrom, a dosłownie dwa kroki dalej już mamy zabawki drewniane z drewna lipowego. Piękne, naprawdę piękne rzeźby i małe, duże, naprawdę ozdoby nie tylko domowe, na pewno też i kościelne. Wchodząc do następnego pomieszczenia, wita nas znajoma twarz Stanisława Staszica i krótki biogram i związane pamiątki z tym działaczem ziemi chrubieszowskiej. Oglądając wystawę Towarzystwa Rolniczego Ziemi Chrubieszowskiej, możemy naprawdę przenieść się w czasie, oglądając zdjęcia z tamtej epoki, budynków starego Chrubieszowa i wszystkich tych niesamowitych widoków. Ja jestem zaskoczony. Mamy tu również pamiątki, dokumenty, zdjęcia, również mapkę samego Towarzystwa Rolniczego. Tutaj spotykamy działaczy Towarzystwa Rolniczego Chrubieszowskiej i naprawdę mnóstwo pamiątek to przenosi w czasie. Wchodząc do następnego pomieszczenia, oczom naszym ukazuje się wystawa z kolekcji Stefana di Chateau. Jak ci się podoba? Jest oszałamiająca. Co cię zaciekawiło w tej wystawie? Na pewno różnorodność. Na ścianach widzimy dużą kolekcję broni i zbroi z czasów tej epoki. Przenosząc się dalej, możemy obserwować kolekcję rewolwerów, prawdopodobnie z Francji, które zostały tutaj przywiezione. Przeglądając wystawę broni z Francji, spotykamy zwiedzającego. Zapytamy, jak mu się podoba. Tak, bardzo mi się podoba ta wystawa. Mamy tu okazję, tak jak powiedziałeś, oglądać i kolekcję broni z XIX wieku, które należały do pana Stefana di Chateau. Mamy też kolekcję rewolwerów z Francji i Belgii. Mamy też maszynę do liczenia, która pochodzi z warszawskiego hotelu Bristol. Mamy też najróżniejsze zdjęcia żołnierzy, też chyba pochodzące głównie z XX wieku. Mamy mundur pana Jana Dąbrowskiego, przeróżne inne militaria, monety. Mamy też fragment munduru wyjściowego. Widzimy też hełmy, możemy na wystawie porównać, jak różniły się hełmy niemieckie, radzieckie i polskie. Widzimy też maski przeciwgazowe i też stare pistolety, też głównie z XIX i XX wieku. Widzimy też ikony, które, jak domyślam się, ocalały z cerkwi, prawdopodobnie zniszczonych podczas wojny.
i też bagnety na broń i naprawdę przeróżne inne militaria, no ciężko teraz wymienić wszystkie, także bardzo mi się podoba ta wystawa. Dobrze, przejdźmy dalej. Przeglądając wystawę krzemieni i kamieni pochodzących z naszych okolic i regionu, spotykamy zwiedzającego. Witam. Witam. Co nam opowiesz o tej wystawie? Jakie wrażenia u Ciebie wywołuje? No na pewno jestem zaciekawiony. Widzimy tutaj najróżniejsze narzędzia krzemienne, takie od codziennych służących do miażdżenia lub cięcia, do naprawdę widać po nich, że były zrobione z dużą precyzją. Przechodząc do następnej wystawy, oczom naszym ukazuje się galeria. Są to noże, groty, włócznie, sierpy, krzemienie, grociki do skrzału. Porozmawiamy teraz z przechodnim, co sądzi o dzisiejszej wystawie. Jest fascynująca. Mamy tutaj naprawdę ogromny zbiór narzędzi z czasów starożytnych. Przeglądając dalsze zakątki pomieszczenia, oczom naszym ukazują się zabytki kościane, prawdopodobnie z połowy XIX wieku. Przechodząc dalej, oczom naszym ukazują się kości, narzędzia, ozdoby i instrumenty muzyczne, które możemy obserwować w wystawie. Oglądając poszczególne zabytki, naczynia gliniane, mamy przeczucie, jakby to działo się wczoraj. Przechodząc dalej, spotykamy przechodnia, porozmawiamy z nim, witam. Witam, dzień dobry. Jak się panu podobała wystawa, co inspirującego możemy tu znaleźć? Bardzo podoba mi się wystawa okresu międzywojennego i ogólnie II wojna światowa. Jestem historykiem z zamiłowania i bardzo lubię właśnie ten okres. To interesuje. Widzimy tutaj maski, hełmy z II wojny światowej. Obserwując wystawę możemy zobaczyć hełm niemiecki. Co pan mi powie? Na temat hełmu niemieckiego? No jest to wzór 1935, prawda, żołnierzy Wehrmachtu. Sam posiadam jeden polski hełm. Ogólnie jestem zapalony militarzystą i bardzo fajna jest tutaj wystawa, także każdemu polecam. Dobrze, dziękujemy. Dziękuję. Muszę się jednak cofnąć do wystawy, którą Karol pominął, bo nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o czasach średniowiecznych Hrubieszowa. Mamy tutaj obraz przedstawiający sławne zdobycie przez Tatarów grodu Hrubieszowskiego i jego spalenie. I no, jestem w tej chwili oszołomiony, bo tutaj widzimy miecz z XV wieku, czyli czasy bitwy pod Grunwaldem i broń typowo średniowieczna, którą widzimy na przykład w filmie Krzyżacy. I naprawdę multum ozdób, dokumenty i portrety królów, mapy dawnego Królestwa Polskiego i rysunki i próby odtworzenia grodu Hrubieszowskiego. Podziwiając dokonania kultury strzyżowskiej, dochodzimy do wniosku, że była to kultura dosyć zaawansowana, jak na tamte czasy. Widzimy wyroby z miedzi i również ozdoby z muszli, co świadczy o tym, że prowadzili dalekosiężny handel z osadami nad morzem. Dalej przenosimy się do wystawy zatytułowanej Księżniczka i Wojownik, gdzie widzimy małą atrakcję dla dzieci. Rozglądając się po wystawie, spotykamy młodych adeptów sztuki. Witam. Dzień dobry. Jak Ci się podoba dzisiejszy dzień? Widzę, że dziewczynka wstydliwa, to może Pani opowie, co ciekawego Pani dzisiaj tutaj zwiedziła, a może dopiero Pani rozpoczyna zwiedzanie. No, zwiedzamy już chwilę. Córka bawiła się fajnie przed muzeum, malowała. Co malowałaś? Zamek. Zamek malowałaś. Farbami, zamki zrobione z tektury, tak? Bardzo fajne. Zwiedzaliśmy nową wystawę tutaj, archeologiczną. Wybieramy się, układamy w tej chwili puzzle na jednej z sal, bardzo ciekawe, tak? Jakie to są puzzle? Co one przedstawiają, Laura? Człowieka. Człowieka, tak, pana, który leżał w grobie. Taką ilustrację. I pójdziemy jeszcze gdzie? Pójdziemy jeszcze do babki Zielarki. Gdzie ta babka Zielarka jest? Podziemiu. No właśnie, pójdziemy jeszcze do babki Zielarki, która jest w podziemiach. Obejrzeć tam jeszcze takie stare medyczne, apteczne przedmioty. No i pewnie wrócimy do domu. Jest bardzo fajnie, tak? A jak pani uważa, czy urządzenie takich imprez to jest dobry pomysł? No uważam, że bardzo dobry, dlatego że no widzi pan, dzieci przychodzą, poznają kulturę, poznają, stykają się w ogóle z muzeum, z taką instytucją, jaką jest muzeum. Przy okazji bawią się. Fantastycznie. Także uważam, że to jest impreza dla całej rodziny. Żeby było więcej takich imprez, życzymy
życzymy miłego zwiedzania. Dziękujemy. Znajdujemy się ciągle na wystawie Księżniczki i Wojownika. Zajmijmy się teraz Wojownikiem. Teraz podziwiamy próby zrekonstruowania, co bardzo cieszy, udane grobu Wojownika, jego twarzy. Mamy samego Wojownika ubranego stosownie do epoki. Mamy krótką historię rekonstrukcji jego twarzy, jego wzrostu, całego człowieka. Fascynujący jest rozwój nauki, która pozwala na odtworzenie prawdziwego, dawnego człowieka. Spotykamy na wystawie panią, która zajęła się organizacją tej wystawy. Witam. Dzień dobry. Proszę nam opowiedzieć krótko o tej wystawie i o tych fascynujących eksponatach. Wystawa prezentuje zabytki kultury strzyżowskiej. Jest efektem długoletnich badań w Rogalinie, które prowadzi Muzeum w Hrubieszowie, a także prac nad kulturą strzyżowską, która tutaj funkcjonowała 2000 lat przed naszą erą. Proszę powiedzieć, czy brała Pani udział w wykopaliskach archeologicznych osobiście? Tak, ja byłam kierownikiem tych badań w Rogalinie. Proszę opowiedzieć słuchaczom o przeżyciach i wrażeniach z takich wykopalisk. Jak to jest odkrywać dawno zapomnianą, zakrytą pod ziemią historię? Wbrew pozorom za każdym razem jest to fascynujące, pomimo tego, że ja archeologią się zajmuję już kilka dobrych lat i kilka lat pracuję w muzeum, to za każdym razem, kiedy prowadzimy prace wykopaliskowe, nawet takie interwencyjne czy krótkotrwałe, za każdym razem jest to ekscytujące, ponieważ nigdy nie wiemy, co znajdziemy pod ziemią. Proszę jeszcze powiedzieć, jakie było największe, takie najdonioślejsze odkrycie pani zespołu lub pani? Tutaj szczycimy się tym właśnie na wystawie pod tytułem Wojownik i Księżniczka. Właśnie te dwa tytułowe groby, grób Wojownika i grób Księżniczki, były takimi najbardziej ekscytującymi na stanowisku w Rogalinie ze względu na bardzo bogate wyposażenie i wnoszące wiele wiedzy o kulturze strzyżowskiej. Bardzo dziękuję. Teraz udamy się na dalsze oglądanie tej wystawy. I jeszcze raz bardzo dziękuję, pani archeolog. Dziękuję bardzo. Mówiliśmy o Wojowniku, teraz powiemy o Księżniczce. Widzimy rekonstrukcję grobu kobiety z bocianem. Nazwa nieprzypadkowa, bo faktycznie w grobie odnaleziono takowego. Widzimy wyjęte z grobu dary grobowe, dzbany, biżuterię miedzianą, krzemienie i przenosimy się w dalszą część wystawy, gdzie oglądamy nakrycie głowy, jaką ta księżniczka miała i resztę jej biżuterii, nawet kolczyki, które wydają się bardzo podobne do współczesnych i całą rekonstrukcję i krótką historię prowadzonych wykopalisk na ten temat. W kolejnej sali możemy poznać dokładne szczegóły badań nad tymi grobami i zobaczyć rekonstrukcji czaszki odnalezionej w okolicy. Dalej mamy przedstawione narzędzia chirurgiczne, sekcyjne i dosyć obszerną historię. Zdjęcia mamy z wykopalisk, z samych prac nad odtworzeniem Wojownika, tak zarówno jak księżniczki. Rozmawiamy z organizatorem imprezy. Proszę mi powiedzieć, jak długo trwały prace nad wystawą? Przygotowania tej wystawy czasowej trwały około 2 lat. W tym czasie badano szkielety z Rogalina, tworzono, pisano teksty, robiono wszystkie analizy i planowano, jak ta wystawa będzie wyglądała. Czego możemy się spodziewać w dzisiejszym dniu? Dzisiaj o 17:00 będzie zwiedzanie wystawy z przewodnikiem wystawy czasowej Wojownik i Księżniczka, a następnie o 19:00 zostanie odsłonięty nowy nabytek Muzeum Obraz Pawła Gajewskiego. Właśnie przechodząc się ze znajomymi uchwyciłem ten obraz. Co mi pani może powiedzieć o tym obrazie? Jest to najnowsze dzieło odnalezione na aukcji dzieł sztuki. O kolekcji Pawła Gajewskiego opowie moja koleżanka. No to teraz kilka ciekawostek o obrazie, którego nie widać. Tak, to jest tajemniczy obraz, który został zasłonięty po to, aby podsycić ciekawość wszystkich zwiedzających, którzy dopiero o godzinie 19:00, jeżeli cierpliwość im pozwoli, będą mogli ten obraz zobaczyć. Wtedy go odsłonimy. Jest to obraz, który uzupełnił kolekcję Pawła Gajewskiego, która jest klubą działu sztuki naszego muzeum i już dawno, bo niespełna 30 lat ta kolekcja była, nie była w ogóle powiększana. Więc jest to pierwszy obraz od tego czasu, który tą kolekcję nam powiększa. Powiem tylko może tak dla zachęcenia, że jest to portret. Dobrze, a jakiego typu to jest obraz? Portret przedstawiający kobietę i na razie tylko tyle jestem w stanie powiedzieć. Dziękujemy.
opuściliśmy już teren muzeum. Znajdujemy się na głównym placu, gdzie podziwiamy atrakcje zorganizowane dla najmłodszych. Mamy tutaj takie rekonstrukcje papierowe i próby dokładnego odtworzenia przez najmłodszych uczestników Grodu Chrubieszowskiego. Jak na razie ruch w muzeum nie jest za duży, ale to dopiero początki. Myślę, że z czasem, z minuty na minutę zwiedzających będzie przybywało. Razem z moim kolegą przechodzimy jeszcze raz po całej wystawie, bo naprawdę, wierzcie mi Państwo na słowo, jedno kółko po całym muzeum nie zaspokaja w całości apetytu na ciekawość historyczną. Mijamy zegar słoneczny z ogrodu rodziny Di Chateau i przechodzimy dalej. No naprawdę bardzo trudno jest słowami opisać całą wystawę, uchwycić. Już po raz kolejny mijamy rękodzieła artystyczne, kwiaty, pisanki, palmy, najróżniejsze wzory, kolory po prostu olśniewają. Mamy nawet kapliczkę wykonaną z drewna. Przechodzimy dalej w poszukiwaniu zwiedzających. Przypominamy, że jest jeszcze bardzo wczesna godzina, więc od zwiedzających jeszcze nie ma zbyt dużo zwiedzających, ale to się zmieni. Przechodzimy przez wystawę militariów i wracamy z powrotem do wystawy kultury strzyżowskiej i spotykamy właśnie dwie zwiedzające. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak się podoba cała wystawa? Jest bardzo ciekawa i bardzo fajna inicjatywa, że poza takim normalnym zwiedzaniem można sobie przyjść i obejrzeć wystawę. Raz, że za darmo, a drugi raz późno w nocy. Dość fajna, ciekawa inicjatywa. A jak się podoba najmłodszym zwiedzającym cała wystawa? Bardzo podoba. A co się najbardziej pani podoba jak na razie? Podoba mi się te z kości. Aha. Proszę powiedzieć, czy uważa pani, że taka inicjatywa powinna być częściej realizowana w naszym mieście? To jest takie pytanie, trochę trudno pracowników zobowiązywać, żeby częściej pracowali i dłużej i otwierali, prawda? Bo z jednej strony ktoś musi pracować, żebyśmy my mogli korzystać. Z drugiej strony dobrze byłoby, żeby inne instytucje poszły w ślad za muzeum i też organizowały tego typu działania. Także na pewno jest potrzebne, aczkolwiek trudno wymagać tylko od muzeum, żeby tylko muzeum organizowało. Oczywiście zgadzam się z panią. Bardzo dziękuję. 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 Rozmawiamy z naszą Sorką od historii. Witam. Dzień dobry. Jakie wrażenia Sorka odczuwa po dzisiejszej wystawie? Co się Sorce podobało? Jak zwykle pozytywne. W naszym muzeum podoba mi się praktycznie wszystko, ponieważ zawsze pracownicy starają się tutaj nadążyć za i duchem czasu, starają się o bardzo ciekawe eksponaty. Z punktu widzenia historycznego zawsze można tutaj przyjść z młodzieżą i wpasować to w program nauczania, żeby poszerzyć, uatrakcyjnić. Ostatnia wystawa chyba bije rekordy powodzenia, wystawa dotycząca ostatnich znalezisk archeologicznych z Rogalina, czyli Wojownik i Księżniczka. I na te wystawy już chodzimy. Tak, a czy uważa Sorka, że odbywanie się takich imprez powoduje, że społeczeństwo razem się zjednocza, tudzież integruje? Myślę, że tak. Chociaż z tego, co widzę na przestrzeni ostatnich 3 lat, kiedy regularnie bywam, to są to te same osoby. Chociaż zainteresowanie rośnie, widać. Myślę, że tak, bo to jest bardzo, bardzo cenna inicjatywa. Dobrze, ja mam takie pytanie. Będąc w sali, w której znajdują się mundury, natknąłem się na mundur pewnie wojskowego. Czy mogłaby mi Sorka opowiedzieć o tym mundurze? Mundur pochodzi zapewne z okresu II wojny światowej i o ile dobrze pamiętam, to jest mundur żołnierza 2. Pułku Strzelców Konnych z Hrubieszowa. Jak wiemy, w Hrubieszowie stacjonuje taki pułk. W okresie międzywojennym stacjonował i to był pułk, który uczestniczył w jednej z większych bitew okresu II wojny światowej, a dokładnie w czasie wojny obronnej pod Mokrą. 2. Pułk Strzelców Konnych wchodził w skład wojskowej brygady kawalerii i tam w składzie tej brygady wziął udział w bitwie z Niemcami. Oczywiście bitwa była przegrana, jak wszystkie bitwy września,
ale brygada kawalerii, w składzie której był pułk, przyczyniła się do zniszczenia ponad 100 czołgów niemieckich. Także no, tradycje są bardzo, bardzo ważne. No i nie trzeba zapominać, że w drugim pułku strzelców konnych przez 2 lata służył też słynny major dobrzański Hubal, prawda? Tak, patron jednej ze szkół w naszym mieście. A zapytam jeszcze o obraz, który przedstawia najazd Tatarów na Polskę, na Chrubieszów dokładnie. Co o nim córka sądzi? Tatarzy kilkakrotnie organizowali sobie tutaj najazdy na Rubieszów, ponieważ Rubieszów był bardzo cennym miastem leżącym na szlaku handlowym, prawda? Pamiętamy z ubiegłego roku? Pamiętamy. Pamiętamy szlak handlowy z Rusi, z Bizancjum, przez Ruś, dalej na północ i na zachód Europy, prawda? Więc było to miasto bardzo ważne. Można było chętnie często łupić, prawda? Zresztą nie... Przerwę tak sorce, pozostałości po wojnie niestety się nie zachowały. Po której wojnie? Po najazdzie Tatarów, przepraszam. W zasadzie tak. No, jeżeli Tatarzy tu wpadali, to niszczyli wszystko, prawda? Trzeba było odbudowywać, nie? Ale królowie lubili, Jagiellonowie lubili Chrubieszów, więc nadawali kolejne przywileje, które pozwoliły się miastu otrząsnąć, odbudować i kolejne. Dziękujemy za krótki wywiad historyczny. Po raz kolejny powróciliśmy do pierwszej wystawy, gdzie mamy rekonstrukcję grobów odnalezionych tutaj w okolicy. Jest z nami ponownie pani Ania. Witam Państwa. W tym momencie znajdujemy się na wystawie czasowej pod tytułem Archeologia i sztuka, na której możemy zobaczyć obrazy namalowane przez Mirosława Kuźmę. Są to rekonstrukcje pochówków kultury strzyżowskiej z Rogalina, a dodatkowo są tutaj rekonstrukcje pochówków atypowych z okresu średniowiecza, pochodzące z Polski bądź też ze Skandynawii. Tak. Chcieliśmy spytać o te bardzo nietypowe, wręcz makabryczne niektóre pochówki, bo ja rozumiem, że to ma na pewno jakiś związek z wierzeniami, z jakimś zmartwychwstaniem, ale o co tutaj dokładnie chodzi? Tutaj możemy zobaczyć kilka grobów, które faktycznie zwracają uwagę swoją odciętymi głowami, czy też związanymi kończynami, albo też przyłożeniem zmarłego kamieniami. W tych zabiegach chodzi o to, żeby zmarły nie powrócił ze świata zmarłych. Prawdopodobnie on za życia budził swojego rodzaju lęk i ludzie, którzy składali go do grobu, chcieli mieć pewność, że ten zmarły nie powróci i że nie będzie ich nękał już po śmierci. Właśnie, bo niektóre bardzo się różnią, bo tak widzimy, że niektóre osoby po prostu nie są okaleczone, nie mają nic, a niektóre są aż zanadto. I czy też jest różnica między tym, że oni byli obkładani głazami, czy obcinane były im głowy, czy to po prostu jeden z tych różnych zabiegów, one były jakoś odpowiednio do osobowości dobierane, czy coś takiego? Tutaj są wybrane tylko te właśnie najstraszniejsze, najciekawsze groby z okresu wczesnego średniowiecza. Wyobraźmy sobie, że na przykład na 1000 grobów w średniowieczu złożonych normalnie, tylko kilka było właśnie takich szczególnych i tutaj są tylko te i wyłącznie te szczególne wybrane. No z tego względu, że ci zmarli za życia byli prawdopodobnie w szczególny sposób traktowani. Być może obawiano się ich, być może musiano się upewnić, żeby na pewno nie powrócili, albo też dostawali ci zmarli ze względu na swoją wysoką pozycję społeczną szczególne dary do grobu, takie jak dar w postaci niewolnika, który miał zmarłemu służyć po śmierci, czy też dar w postaci konia, czy innych zwierząt i bogato wyposażonej skrzyni ze skarbami. Tak właśnie pani już nawiązała do następnego pytania o te zwierzęta, bo widzimy, że niektórzy pochowani są ze zwierzętami, ale tam jeden z obrazów przedstawia połowę psa, coś takiego. Bardzo zastanawiające to jest. Dla nas archeologów to również jest zastanawiające. My zawsze, kiedy znajdujemy wyposażenie w grobie, musimy sobie do tego dołożyć jakąś historię, musimy to w jakiś sposób wytłumaczyć, ale niestety nie wszystkich zdarzeń, nie wszystkie rzeczy udają się wytłumaczyć bez problemu. No i tutaj faktycznie oprócz całego konia zmarła, dostała do swego grobu szczątki psa. One nie były w całości. Być może ten pies po prostu został uszkodzony przed złożeniem do grobu, być może był on pokarmem na dalszą drogę jej po śmierci, ale o tej kobiecie tak bogato wyposażonej wiemy, że ona mogła być wieszczką bądź też kapłanką z tego względu, że ma atrybut w swoim grobie, którym jest tak zwana różdżka i w skandynawskich pochówkach właśnie tak wyposażone kobiety interpretowano jako pochówki wieszczek bądź też wiedźm, które specjalną rolę pełniły w społeczeństwie.
czyli im bogatszy był grób, tym bogatszą i bardziej wpływową osobą była za życia. Bo jest tutaj też taki obraz przedstawiający dziewczynkę, która siedzi. Czy to jest wpływ jakiejś innej kultury, innej religii? A, bo tak, przed chwilą mówiliśmy o pochówkach z okresu średniowiecza, które są bardzo specyficzne, natomiast ta siedząca dziewczynka to jest tak naprawdę siedzący 7-letni chłopiec i ten chłopiec został po prostu w takiej pozycji siedzącej pochowany. Jego szkielet, jego nogi były ułożone w porządku anatomicznym, natomiast podczas odkrywania okazało się, że ta góra szkieletu jest jakby zsypana na miednicę, na pas tego chłopca. Z tego względu stwierdziliśmy, że on musiał być w pozycji siedzącej i po rozłożeniu się z tkanek miękkich te kosteczki się zsypały po prostu na dno jamy grobowej. I takie sytuacje, takie pochówki w pozycji siedzącej również się zdarzały w starożytności. I ostatnie pytanie chciałem spytać, bo pani, rozumiem, była przy wykopaliskach niektórych z tych grobów lub wszystkich. Jakie to jest odczucie? Jakie to są emocje? W sumie czyjś grób się otwiera i tak, co pani przeżywała wtedy, jeśli pani była przy tych pracach? Przy kilku z odkrywanych, z pokazanych tutaj pochówków osobiście pracowałam. No my za każdym razem oczywiście musimy zachować dystans do pochówków, które odkrywamy. Musimy tutaj z szacunkiem potraktować te jednak ludzkie szczątki, ale robimy to w imię nauki, z tego względu, że nie mamy źródeł pisanych z tamtych okresów i wyłącznie odkrywanie zabytków, odkrywanie szkieletów może nam coś więcej na temat tych dawnych kultur powiedzieć i tylko poprzez te wykopaliska możemy się czegoś o tych ludziach, którzy żyli wiele tysięcy lat temu na naszych terenach, dowiedzieć. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz pani Aniu. Dziękuję bardzo. Rozmawiamy z zwiedzającym. Jak się panu podoba dzisiejsza wystawa? Co szczególnego panu się spodobało? No wstyd się przyznać. Mieszkam, żyję tutaj. Drugi raz w życiu jestem w tym muzeum. Byłem przed 15 laty. Zmieniło się bardzo na korzyść. Teraz już jest co oglądać, fajne muzeum, polecam, fajna rozrywka. Warto przyjść, powspominać, pozaglądać. A czy właśnie jest coś takiego ciekawszego, co pana najbardziej zainteresowało? No chyba nie doszedłem jeszcze do tej części, która mnie najbardziej interesuje. Chciałem zobaczyć tego szkielet człowieka wykopanego w Łuszkowie. Już widzieliśmy ten szkielet, bardzo polecam go zobaczyć. Właśnie przyszedłem specjalnie to zobaczyć, ale oglądam wszystko po kolei. No warto przyjść. Dziękujemy. Rozmawiamy teraz z panem dyrektorem muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie w muzeum. Proszę nam opowiedzieć o tej wystawie i o całym dzisiejszym dniu. Dzisiejszy dzień jest funkcjonowaniem muzeum dniem wyjątkowym, bowiem jest tak zwana Noc Muzeów, czyli cykliczne wydarzenie, które zawsze organizujemy w połowie maja. Nie inaczej jest właśnie w tym roku. Mamy... Tak naprawdę włączyliśmy się w cykl obchodów tego dnia w całej Polsce, bo tego typu wydarzenia toczą się i odbywają w innych muzeach w naszym kraju, także i za granicą, więc no nie sposób było nie z tej okazji nie skorzystać. A jeżeli chodzi o to, co dzisiaj jest szczególnie ważne, ciekawe na naszych salach wystawowych, to przede wszystkim no najważniejsza teraz dla nas wystawa, czyli Wojownik i Księżniczka, Archeologia, Medycyna Sądowa, Sztuka. Takie fajne, ciekawe połączenie różnych dziedzin nauki, czyli począwszy od tradycyjnej archeologii, czyli wyników naszych badań wykopaliskowych pod Chrubieszowem, poprzez zupełnie nowatorskie pomysły wprowadzone przez techników od kryminalistyki, od właśnie medycyny sądowej, czyli te wszystkie nowinki, które my znamy z serialów kryminalnych w telewizji, a przełożyliśmy je na nasze działania archeologiczne. I oczywiście ostatni człon tego tytułu to sztuka, czyli przełożyliśmy dokumentację archeologiczną na ilustracje plastyczne, tak żeby faktycznie ktoś, kto tą wystawę odwiedza, ogląda te ilustracje, żeby mógł sobie wyobrazić, jak tego typu pochówki no 4000 lat temu na naszych ziemiach wyglądały, więc takie fajne połączenie tych trzech zagadnień, a równocześnie mamy też inną wystawę, która w nieco inny sposób podchodzi do obrazowania archeologii, takie no makabryczne, tajemnicze pochówki ze średniowiecza również pięknie zilustrowany przez Mirosława Kuźmę. No tutaj dla ludzi o mocnych nerwach i mocnych żołądkach, bo naprawdę tam są te takie typowe antywampiryczne pochówki z odciętymi głowami, z przygniecione wielkimi głazami, więc naprawdę ciekawa ilustracja i też pozwala sobie wyobrażać, jak te wierzenia, te obawy przed powrotem zmarłych ze światu wyglądały kiedyś. Czy może pan powiedzieć o pracach na ten temat, czyli jak długo było tutaj do muzeum sprowadzane te
wszystkie eksponaty? Jeżeli chodzi o wystawę Wojny Księżniczka, tak naprawdę to gro tych zabytków pochodzi z naszych badań, czyli my te badania prowadzimy w Rogalinie już od 2009 roku i przez kilka lat, łącznie kilkanaście tygodni spędziliśmy w terenie i faktycznie większość tych zabytków pochodzi z naszych terenów, ale też mamy zabytki wypożyczone z Muzeum Lubelskiego, Muzeum Zamojskiego, Muzeum w Chełmie, więc tych eksponatów jest oczywiście dużo więcej. No sama praca nad wystawą trwa mnóstwo czasu, bo jedno to jest koncepcja plastyczna, dwa to jest przygotowanie tego wszystkiego już tutaj na miejscu w terenie, a trzy to jest no, tytaniczna praca nad katalogiem wystawy, który też został fantastycznie wykonany, 250 stron podsumowujący te wszystkie nasze dotychczasowe badania, więc naprawdę kilka rad pracy, a takie wytężone to kilkanaście ostatnich miesięcy, więc jest naprawdę sporo zaangażowania trzeba w to włożyć. A czy możemy się spodziewać w przyszłości podobnych wystaw, podobnych akcji ze strony muzeum? Znaczy, no staramy się tak działać, żeby zawsze czymś nowym zaciekawić, zainteresować, zachwycić. Oczywiście ta wystawa jest u nas czynna do końca lipca, ale już mamy pomysły na kilka nowych rzeczy, o których jeszcze nie będę teraz wprost mówił, ale oczywiście tak, no wiadomo, że te wystawy czasowe pojawiają się i znikają, więc cały czas staramy się jakąś tam rotację zachować, więc na pewno będzie znów archeologia, będzie pewnie też nieco więcej o historii, bo pamiętajmy o tym, że w tym roku nasze muzeum obchodzi jubileusz 50-lecia. I nawet ta wystawa też jest oficjalnie wpisana w cykl tych obchodów jubileuszowych, wobec czego no też nam zależało, żeby ona była w sposób szczególny przygotowana i zaprezentowana. A proszę jeszcze na koniec powiedzieć o atrakcjach dla najmłodszych. Widzieliśmy, przed muzeum są przygotowane i tutaj też puzzle. Proszę o tym powiedzieć coś więcej. Tradycyjnie w trakcie nocy muzeów staramy się zainteresować wszystkie grupy wiekowe. Sprawdzaliśmy to w ciągu ostatnich kilku lat, że faktycznie między godziną 12 a 17 to jest ten czas, kiedy najchętniej odwiedzają nas rodzice z małymi dziećmi. Wtedy zawsze przygotowujemy coś, czym te dzieci mogłyby się zająć. W tym roku nazwaliśmy to, daliśmy takie hasło, namalujmy Chrubieszowski zamek, bo pamiętajmy, że miejsce, w którym teraz się znajdujemy, czyli dworek Glisza, to powstał ponoć w miejscu dawnego Chrubieszowskiego zamku, dlatego te zabawy plastyczne nawiązujące do historii tego miejsca są jak najbardziej wskazane. Każdego roku też, od kiedy włączyliśmy się w cykl obchodów Nocy Muzeów, staramy się udostępniać nasze podziemia muzealne. Nie inaczej jest w tym roku. Tym razem nasze piwnice muzealne zostały tak zaaranżowane, żeby przypominały starą aptekę. Pamiętajmy też, że w tym budynku kiedyś taka apteka się mieściła, więc zależało nam na tym, żeby i ten aspekt historii naszego dworku pokazać. No i też kilka nowych rzeczy, bo mieliśmy ostatnio taką możliwość, żeby zupełnie wyremontować część sal, zmienić i aranżację, i oświetlenie, i właśnie te sale też teraz taki swój niejako oficjalny debiut dzisiaj będą miały, więc jest tych atrakcji sporo, do północy warto nas odwiedzać. Jeszcze na sam koniec naprawdę, czy o tych podziemiach chrubieszowskich, które już obrosły w legendę, bo widzimy tutaj udostępnioną część piwnicy pod dworkiem, ale tam widzimy też zamurowane przejścia. Czy coś jest planowane, coś pan wie na temat, może coś miasto planuje? Znaczy, planów na temat chrubieszowskich muzeów w ciągu ostatnich lat było wiele. Teraz te plany zdają się mieć szansę na realizację, bo faktycznie ta część pokazana w naszym muzeum to jest tylko niewielki wycinek, jakiś procent całych podziemi chrubieszowskich. Co ciekawe, też porównując chociażby konstrukcję tych naszych podziemi, wiemy, że tak były piwnice muzealne wykonane, żeby celowo je dołączyć do całych systemów podziemnych Chrubieszowa. Z tego, co mi wiadomo, to takie działania przez miasto i Stowarzyszenie Podziemnych Chrubieszów są w tej chwili podejmowane i kto wie, być może w perspektywie najbliższych miesięcy, może kilku lat, tego typu obiekty gdzieś tam pod naszymi chodnikami, ulicami zostaną udostępnione. Ja sam część tych piwnic, tych tuneli widziałem i wiem, że przy zastosowaniu odpowiednich, no oczywiście funduszy i pomysłu, można z tego zrobić świetną atrakcję turystyczną i naprawdę trzymam kciuki, żeby to się udało, bo wierzę, że w ciągu kilku lat będziemy mogli te podziemia zwiedzać. My też czekamy z niecierpliwością, a tymczasem bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję również i zapraszam do muzeum. My też zapraszamy. Zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia powracamy do eliminacji powiatowych wojewódzkiego konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej Śpiewający Słowik. Na scenę zapraszam Karolinę Mączkę. Kiedyś byłam różą dla twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją, cierniem jestem dziś, gdy
gdy się przyglądasz mi. Nie kobietą Bóg mi da. Czasu jakbym słyszała nadal, jak przechodzisz przez mój próg. Miły, od czasu do czasu, choć wiem, że nie mam prawa, bo nie jestem twoja już. Znów ożyło. Do domu bociany wróciły, a ja śniłam znów, że jak one tu, ty wrócisz mi. Czasu jakbym słyszała nadal, jak przechodzisz przez mój próg. Miły, od czasu do czasu, choć wiem, że nie mam prawa, bo nie jestem twoja już. Od czasu do czasu jakbym słyszała nadal, jak przechodzisz przez mój próg. Miły, od czasu do czasu, choć wiem, że nie mam prawa, bo nie jestem twoja już. Kiedyś byłam różą, lecz nie jestem teraz. Na scenę teraz zapraszam Karolinę Marchlewską. Reprezentuje gimnazjum numer 3, czyli prosto z egzaminu na scenę Hrubieszowskiego Domu Kultury. Przygotowają pani Aneta Frankę i Karolina dzisiaj nam zaśpiewa Świat to muzyka oraz Gołębie song. Słychać ją wszędzie, w pogodny dzień i w największy nawet deszcz. Wystarczy się zamyślić, wystarczy oczy zamknąć lub w letnią noc pod drzewami się przejść. A gdy się zgubi dźwięk, gdy wiatr go znajduje, strun dotyka i swych piosenek wtedy uczy mnie.
przez całe życie śpiewać chcę. Muzyka jest dookoła, słychać ją wszędzie. Otacza nas, a czasami nam się śni. Wystarczy się zatrzymać, wystarczy oczy zamknąć i odkryć, jak pięknie chór ptaków brzmi. A gdy się zgubi dźwięk, gdy znika, wiatr go znajduje, strun dotyka i swych piosenek wtedy uczy mnie. Przez całe życie śpiewać chcę. Gdy się zgubi dźwięk, gdy znika, wiatr go znajduje, strun dotyka i swych piosenek wtedy uczy mnie. Przez całe życie śpiewać chcę. Flavia Kundari swój wokal trenuje w Hrubieszowskiej Akademii Śpiewu pod bacznym okiem pana Adama Szabata i w jej wykonaniu usłyszymy piosenkę właśnie Adama, Prośba oraz Miasteczko Cud. Flavia Kundari. Zielony księżyc w niebie stał, pijany skrzypek walca grał i wtedy on zobaczył ją i sobie to do serca wziął. Co ona była, byle kto, czerwone buty w sercu pstro, lecz on nie zaznał odtąd snu, a ona tak szeptała mu. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda na ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament, że skruszysz ciała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, no chyba, że zdarzy się cud. W miasteczku każdy wiedział, że on mógłby dostać takie dwie, a ten, co wcześniej chodził z nią, to tylko śmiał się, tylko klął. Co ona była blada tak, odeszła więc jak chory ptak. Odeszła. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda na ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, no chyba, że zdarzy się cud. Niedobrze potem było z nią, do USA ją jeden wziął i tam nie kochał, tylko bił i grając w bingo piwo pił. Co ona była, szara mysz, a z miastka wciąż nadchodził list. Powracaj, gdy dziś szczęścia brak, a ona mu pisała tak. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, czy szkoda na ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, no chyba, że zdarzy się cud. Aż na trzeci dzień wróciła tu i oczy się zalśniły mu. Wnet ją za żonę sobie wziął i cały rok się cieszył nią. Co ona była, stara tak, odeszła więc jak chory ptak. On co dzień chodził na jej grób, a z ziemi słychać szepty słów.
Kolejna solistka z Hrubieszowskiej Akademii Śpiewu od Adama Szabata, Aleksandra Nowosad. W jej wykonaniu usłyszymy Małe tęsknoty i Człowieczy los. Bajką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym, szarym dniem. Człowieczy los niesie trudy, żal, łzy. Pomimo to można los zmienić w dobry. Uśmiechaj, na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiech odsłoni przed tobą siedem codziennych cudów świata, tęczowym mostem zabłonie. Lata marzeniom skrzydeł doda, wspomnieniom urody pomoże strudzonemu pokonać przeszkody. Uśmiechaj się do każdej. Uśmiechaj, na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiechaj się, uśmiechaj się. Dziękuję. I zapraszam na scenę Igę Targońską, która jest uczennicą liceum ogólnokształcącego imieniem Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Opiekunem muzycznym jest pani Katarzyna Krotkiewicz, a Iga zaśpiewa nam piosenki Szyba oraz Nie żałuję. Pytają wszyscy, skąd jesteś i co robisz. To im wystarczy, że imię jakieś masz. Nie musisz opowiadać i mówić im o sobie, bo tak naprawdę oni widzą twarz. Myślałam wtedy, że nie ma na co czekać. Czas szybko mija, a życie jedno jest. To nie był łatwy gest, mówili, że uciekam. Biletem w dłoni w jedną stronę rejs. Znowu ta sama zabawa się zaczyna.
i przypomina dziecinne twoje syny. Chcesz rozbić tafle szkła, a ona się ugina. A tam są wszyscy, a naprzeciw ty. Chcesz rozbić tafle szkła, a ona się ugina. A tam są wszyscy, a naprzeciw ty. Zostałam sama, więc piszę długie listy. Pieniędzy nie mam, zbyt mało jeszcze wiem. Poznaję dużo słów, rozumiem prawie wszystkie, a świat wygląda, jakby był za szkłem. Gdy obojętnie mijają mnie przechodnie, wciąż mam nadzieję, że przetrze się ta mgła, że będę mogła znów naprawdę czegoś dotknąć i cud się stanie, zniknie ta flaszkła. Zespół wokalny, który uczy się śpiewać w gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie, a przygotowuje ten zespół pan Andrzej Pachla. I dzisiaj zaśpiewają dla nas Kocham cały świat oraz Śpiewam i tańczę. Zapraszam na scenę zespół wokalny z gimnazjum. Dziki mak, cieple stać, babić grać.
letni koncert ruszeń, kocham cały świat. Mimo jego wad, rosnę, pachnę, bawię, wielbię rosy smak. Czerwień moich bar, kusi barwny klan, strych motyli, filik, taniec letni zjaw. Powróż moich płatków, szczęście łap, zielone zagraj. Boży kocha, lubi, chcesz znać i nie przejmuj się, gdy wróżba nie na tak. Jak przydrożny dziki mak, zamknę w pąk, płatków krąg, promień słońca kluczem. Kocham cały świat, mimo jego wad. Rosnę, pachnę, bawię, wielbię rosy smak. Czerwień moich bar, kusi barwny klan, strych motyli, filing, taniec letnich zjaw. Kocham cały świat, mimo jego wad. Rosnę, pachnę, bawię, wielbię rosy smak. Czerwień moich bar, kusi barwny klan, strych motyli, filik.